Dzień dobry, kochani. Witamy w sobotni poranek. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Dzień dobry. Na wstępie chcieliśmy serdecznie podziękować, że wytrzymaliście z nami kolejny tydzień. Mamy sobotę, więc dzisiaj wydanie globalne CEPA. Dziękujemy za lajki, za komentarze, za wspieranie. Jeżeli chodzi o wspieranie na YouTubie i Patronite, przygotowaliśmy wspólnie z Pawłem nową listę. Tu jesteście. Tak. I chcieliśmy podziękować za wczorajszy materiał i za spotkanie z patronami i osobami wspierającymi. Tak. Jak widzicie, tych osób jest dosyć dużo. I to są nie wszystkie, gdyż część wolała zachować anonimowość, na przykład Władimir Putin. Nie tak. Chciał, żebyśmy go wymieniali. Wśród tych. Nie, no bo mówi, że rządowi wiesz, nie ufa, swoje, że nam ufa. Tak. Ma więc swoje problemy, więc w sumie nie tak. Ma co się dziwić. Przejdźmy do ciekawych zaczynajmy, informacji. Zaczynajmy, słuchajcie, od dosyć ciekawej informacji, którą podają analitycy banku HSBC, a mianowicie wieszczą, że Azja jest na krawędzi katastrofy żywnościowej z powodu nierosnących cen zbóż, albo inaczej, też zbóż, ale chodzi o rosnące ceny ryżu. Według analityków gwałtowny wzrost cen ryżu stwarza zagrożenie kryzysem żywnościowym w kilku azjatyckich krajach. Koszt ryżu, które jest podstawowym pożywieniem w Azji, wzrósł najbardziej od, słuchajcie, roku 2008. HSBC uważa, że rosnące ceny żywności mogą być dodatkowym bólem głowy dla banków centralnych tych krajów, które sprowadzają ryż, ale również dla banków centralnych wszystkich globalnych gospodarek. Wspomnienia azjatyckiego kryzysu cenowego z 2008 roku, być może w naszej części nikt tego nie pamięta, są głęboko zakorzenione w pamięci, stwierdzili ekonomiści kierowani przez Friedricha Neumanna w nocie badawczej wczoraj. U nas się mało mówiło o tym, nie? Tak, u nas się mało, w Azji bardzo dużo, tak, szczególnie w Tajlandii tam cały czas, jak tam się czasami kontaktuje, to oni na tym ryżu i są w ogóle zdziwieni, że u nas na ten temat się nie mówi. A przypomnijmy, słuchajcie sobie, że w 2008 roku rosnące ceny ryżu w niektórych krajach szybko rozprzestrzeniły się na inne rynki, ponieważ konsumenci i rządy w całym regionie miały trudność z zaopatrzeniem się w żywność. Ceny innych podstawowych produktów wtedy, takie jak pszenica, również wzrosły. Przypomnijmy, że teraz ceny eksportowe ryżu w Tajlandii, który jest uważany za światowy punkt odniesienia, wzrosły ponad, no i to jest szok, słuchajcie, ponad $600 za tonę, co stanowi wzrost o prawie 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym. My wszyscy się koncentrujemy na tych cenach zbóż i pszenicy, zapominając, że duża część świata żywi się w oparciu o ryż. Według Neumanna, w przeciwieństwie do pomidorów, cebuli, których ceny szybko się normalizują, ze względu na krótkie cykle zbiorów, ceny ryżu mogą pozostać wysokie znacznie dłużej. No i teraz spójrzmy, kto w tym momencie najbardziej importuje ten ryż, bo to są oczywiście kraje azjatyckie. Tutaj mamy na pierwszym miejscu oczywiście Chiny i akurat Hongkong, który w całości sprowadza ten ryż, bo sam nie produkuje, ale widzimy, że problemy powinny pojawić się w Filipinach, w Indonezji, w Wietnamie i niestety w Bangladeszu. Bangladesz dosyć sporo produkuje, ale ponieważ tam mamy sytuację bardzo dużego przyrostu naturalnego, oni nie są w stanie tyle wyprodukować, ile zjadają. Do tego dochodzi Malezja i Bangladesz, Malezja, Filipiny są najbardziej zależne od importu ryżu niż inne kraje w regionie azjatyckim. Tutaj jeszcze nie były wymienione Korea i Tajwan, one też są zależne gdzieś na tych dalszych miejscach. Również wymieniana jest właśnie Indonezja. W przypadku Hongkongu i Singapuru, które importują w całości ryż, sami nie produkując, sytuacja akurat jest dobra ze względu na ich
siłę nabywczą. No, po prostu ich stać zapłacić wyższe ceny. Mm-hmm. To jest oczywiście w tych krajach biedniejszych, czyli Bangladesz, Malezja, no i potem Filipiny. Korea, Tajwan też, ta sytuacja nie jest najgorsza. Tak jak w przypadku Indonezji, to są kraje, które są troszeczkę bogatsze niż na przykład Bangladesz. Nieregularne deszcze i susze w wielu regionach świata utrudniają produkcję roślinną, zmniejszając podaż i podnoszą ceny. Wiodący eksporter ryżu, Indie, przypomnijmy, nałożył w tym roku po raz kolejny ograniczenia na dostawy zagraniczne, aby ograniczyć wzrost na rynku krajowym, co jeszcze bardziej ograniczyło globalną podaż. No, sytuacja no, nie jest za dobra w tym momencie. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegać. Pogoda również tutaj w tym momencie nie pomaga. Słuchaj, Paweł, bo to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że my się ekscytujemy zbożem i Afryką, gdzie Rosjanie, wiesz, te blokady przewozu, natomiast katastrofy naturalne oddziałują może nawet mocniej niż ta wojna, tylko na innym kierunku. Na kierunku, który jest przeludniony, który jest biedny. Dla nas, czy zapłacimy za torebkę ryżu złotówkę, czy złoty 50, to w sumie nawet nie, większość z nas może nie zauważyć, nie? Ale tam to jest jeść albo nie jeść. Wielu no tych... wiesz, po tajsku jedzenie oznacza kinkao, czyli jeść ryż, nie? Więc u nas jak ktoś cię woła, na, żeby coś zjeść, no to mówi chodź na jedzenie. W Tajlandii się mówi chodź zjemy ryż. I to dotyczy całej Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj nie wymieniliśmy też Birmy, Laosu, zobaczymy jak tam też będzie sytuacja. Oni są akurat trochę może lepszej sytuacji ze względu na bliskość właśnie Tajlandii, która akurat w tym roku w miarę na szczęście dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o produkcję ryżu, a jest dosyć dużym producentem tego ryżu. No niemniej sytuacja w innych krajach jest bardzo poważna, tak? Szczególnie w Indiach, które właśnie ograniczyły ze względu na suszę jakiś czas temu eksport. No i to jest problem. Okay. I również mamy też informacje z Rosji. My tam podawaliśmy swego czasu w Rosji. Jeżeli chodzi o ten rok, również ta produkcja ryżu wygląda słabo. Rosja nie jest jakimś bardzo dużym producentem. Ale eksportowała, również... nie? Tak, eksportowała, ale wiesz co, eksportowała i importowała, bo to zależy od typu tego ryżu, nie? Okej. Dobra. Bo oni produkują taki ryż, który z grubsza w Azji nie jedzą, nie? Inny typ. Dobra, no to przejdźmy do następnych informacji. I słuchajcie, jako że global, no to też Polska, no więc postanowiłem rzucić, bo wydaje mi się to bardzo ciekawa informacja, mało o niej jest mowa, chyba że czytacie Jarka Wolskiego, gdyż on opublikował tą informację, więc będzie pierwszy cytat z Jarka Wolskiego na naszym kanale. Pozdrawiamy pana Jarosława. Tak, i słuchajcie, Polska stanie się centrum serwisowym Abramsa w Europie. I Jarek tam trzy punkty chyba podał, czy cztery, zaraz zobaczymy. Po pierwsze, 26 czerwca podpisano teaming agreement między GDLS a PGZ-em, na mocy którego w Polsce powstanie regionalne centrum kompetencyjne Abrams. Powstanie oczywiście w wojskowych zakładach motoryzacyjnych SA, pełniących rolę lidera, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Amerykanie z GDLS wizytujący w Polsce stwierdzili, że jest to jedyny zakład spełniający ich wymagania w całej Europie Środkowej. Po drugie, dzięki powyższemu porozumieniu już w połowie września GDLS podpisał pierwszą umowę z tymi wojskowymi zakładami na obsługę przybywających do Polski czołgów Abramsach w wersji M1A1 FEP. Jeżeli ktoś chce więcej o tych czołgach, to odsyłamy do Jarka, bo on na tych czołgach się zna, a my to tak średnio. Pojazdy przypływające do Polski z USA wymagają bowiem przygotowania do przekazania użytkownikom, rozkonserwowanie, przegląd zerowy, tak zwany deprocessing.
Po trzecie, Amerykanie ponownie składają bardzo poważne propozycje business to business i kraj dla kraju. Zdaniem Amerykanów Regionalne Centrum Kompetencyjne Abrams powinno dostać do remontu i słuchajcie, około 1000 Abramsów w przeciągu dekady od 2025 do 2037 roku. Skąd taka wysoka liczba? Tutaj jest wymienione. Rumunia docelowo 250 sztuk, Wojsko Polskie 360 sztuk, do tego Abramsy z pewnego kraju ościennego na literkę U. Można się domyśleć, co Jarek Wolski miał na myśli. No i około 300 do 400 Abramsów amerykańskich, które stacjonują w Europie. Dodatkowo Amerykanie składają propozycje daleko idącej produkcji Abramsa w Polsce, gdyby rozszerzono zamówienie o kolejne 250 tych czołgów. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. A Abramsy będą koło 2027 roku najliczniejszymi czołgami w Wojsku Polskim, 366 sztuk. Więc jest to troszkę Polski, trochę Europy i trochę Ameryki, więc myślę, że warto było wrzucić taką informację. Paweł, coś do dodania masz? Nie. Ja bym przeszedł do Tajlandii, ponieważ mamy informacje na temat tego, co robi obecny premier Tajlandii, który pojechał na szczyt ONZ i zabiega o inwestycje zagraniczne. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Tajlandia ma nowego premiera. Się nazywa... Od zeszłego miesiąca. Mhm. Co? Od zeszłego miesiąca, bo w zeszłym Tak. A od zeszłego miesiąca, tak, się nazywa Sletta Tavisin, który spotkał się z amerykańskimi firmami, w tym z Microsoft, słuchajcie, z Google i z Estée Lauder w swojej pierwszej podróży zagranicznej od czasu dojścia do władzy w zeszłym miesiącu i poszukuje inwestycji, aby pobudzić tajską gospodarkę. Oczekuje się, że Tajlandia w tym roku, i to są najnowsze jak gdyby analizy, wzrośnie o 2,8%, czyli mniej niż wcześniej prognozowano ze względu na słabszy eksport. Jest to wyzwanie dla Sreta, który dąży do wzrostu drugiej co do wielkości gospodarki Azji Południowo-Wschodniej, przynajmniej o 5% rocznie. I tutaj cytuję. Mówiłem, że Tajlandia jest otwarta na biznes. Chcemy zaprosić jak najwięcej zagranicznych inwestorów, powiedział dziennikarzom w czwartek. Sletta jest w Nowym Jorku, aby wziąć udział, znaczy był, aby wziąć udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie rozmawiał z Teslą również i szefem Elonem Muskiem. Tutaj podczas spotkania z Estée Lauder był pytany o tajskie wodorosty, które są jednym z ważniejszych składników w produkcji wysokiej jakości kosmetyków. No i tutaj ta współpraca powinna przebiegać, myślę, że wzorcowo. Również Microsoft jest zainteresowany stworzeniem centrów, kolejnych centrów danych. I tutaj również pan premier dosyć pozytywne informacje przekazał, jak i również na temat spotkania z Google, który akurat w tym przypadku nie przekazał żadnych konkretów, natomiast podał informację, że to spotkanie zakończy się prawdopodobnie nowymi inwestycjami Google'a w Tajlandii, natomiast szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym. Premier również rozmawiał z amerykańskimi bankami. No i tutaj mamy zapowiedź, że Goldman Sachs rozważy utworzenia swoich oddziałów w Tajlandii. A może przypomnijmy, kim jest premier, ponieważ Tavisin, no jak większość w tym momencie premierów ostatnich lat, pochodzi z partii Pap Puei Tai, czyli z partii Tackina. W Tajlandii tak naprawdę mamy takie dwie z grubsza, upraszczając, strony sporu politycznego. Jeden jest związany głównie z armią i z rodziną królewską,
a drugi jest związany z byłym premierem Tackinem, który w tym momencie, no już te następne rządy były kierowane albo przez jego siostrę, albo tutaj przez pana Tavisina. Przypomnijmy, że Tavisin, obecny premier, jest miliarderem, który prowadził, pochodzi z bardzo bogatej rodziny tak zwanych chińskich Tajów, no jak spora część obecnie establishmentu tajskiego, i zarządzał największą firmą nieruchomościową, największym deweloperem tajskim. Okej, okay, dlaczego o tym mówimy? Tajlandia ma ponad 70 milionów ludzi. Rozwija się dosyć dobrze. Rozwijała się dosyć dobrze, ale tak. Jest też prozachodnia, nie? Jest takim krajem. Tak, gdzie... jest mocno. Ta partia właśnie, bo to jest też ciekawe, jest partią, która jest obecnie partia tych czerwonych, partia ludu pracy, tam różne te nazwy były cały czas zmieniane, która wygrywa cały czas wybory. I cały czas jest odsuwana od władzy przez juntę wojskową co jakiś czas. Dosyć specyficzna sytuacja, natomiast nie przeszkadza to, do tej pory nie przeszkadzało to rozwijać się właśnie Tajlandii w okolicach ponad 5% rocznie wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, że w tym regionie Tajlandia była takim tygrysem ekonomicznym, gospodarczym. I myślę, że tutaj widać też podejście, tak, że premier spotyka się w tym momencie, jedzie do Stanów Zjednoczonych, nie z biznesem amerykańskim, z politykami, a z biznesmenami, bo sam jest biznesmenem i wie, że te dzięki inwestycjom zagranicznym jego kraj zacznie się rozwijać. Moim zdaniem warte naśladownictwa. Tak, i warte obserwowania, zwłaszcza tej Azji Południowo-Zachodniej, gdyż najbliższa... wschodniej, tak, dobra, w tą stronę, tak, gdyż no, najbliższa dekada tam będzie bardzo ciekawa, nie? Bo cały czas te konflikty. Tak, mamy kraje właśnie, które bardzo mocno się i dobrze rozwijają, oprócz Tajlandii mamy Malezję, przypomnijmy, mamy Indonezję, mamy Wietnam, no i też widzimy tutaj bardzo silną współpracę z Chinami tych krajów, niekoniecznie tam Chińczycy są lubiani, natomiast nie przeszkadza to tym krajom do współpracy między sobą. Tak. Dobra, to myślę, że mamy zamknięty temat. Słuchajcie, ciekawostka taka na granicy ekonomii i badań naukowych. Ciekawe zastosowanie nowych technologii i w sposób jeszcze chyba tu nieomawiany. Sztuczna inteligencja pomoże w poszukiwaniu leków, ale to już było. Natomiast główni producenci leków wykorzystują obecnie sztuczną inteligencję w celu szybszego zlokalizowania odpowiednich pacjentów do badań klinicznych lub ograniczenia liczby uczestników testujących leki, co przyspieszy proces opracowywania nowych leków i może przynieść znaczne oszczędności finansowe. Badania kliniczne na ludziach stanowią najbardziej kosztowną i czasochłonną fazę procesu opracowywania leków. Rekrutacja pacjentów i przeprowadzanie testów nowych leków może trwać wiele lat i pochłaniać ponad miliard dolarów od momentu odkrycia pojedynczego leku do jego finalnego zatwierdzenia. Tu jest mowa o bardzo dużych pieniądzach. No i wtedy warto inwestować w taką sztuczną inteligencję. Firmy farmaceutyczne od dawna eksperymentują z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w nadziei, że odkryje ona nowe, skuteczne leki. Obecnie kilka związków odkrytych dzięki wsparciu sztucznej inteligencji znajduje się w fazie rozwoju, jednak wprowadzenie ich na rynek jeszcze zajmie kilka lat. No i o tych tematach właśnie była mowa. A poszukiwanie pacjentów do testowania leków to jest swego rodzaju nowość. Firmy takie jak Amgen, Bayer, Novartis wykorzystują sztuczną inteligencję do analizy ogromnych ilości danych z dokumentacji zdrowia publicznego, danych z recept, informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wewnętrznych danych, aby zidentyfikować potencjalnych uczestników badań. W niektórych przypadkach proces rekrutacji pacjentów może być skrócony nawet o połowę dzięki takiemu podejściu.
Myślę, że to jest fajna informacja. Nie wiem, czy gdzieś była publikowana, więc pomyślałem, że warto. Paweł, coś do dodania? Nie, mamy za to informacje z francuskiej i niemieckiej gospodarki. Najnowsze odczyty PMI. I okazuje się, że nie mamy dobrych informacji, ponieważ jeżeli chodzi o sektor usług we Francji, to wydaje się, że on się będzie kurczył jeszcze w szybszym tempie. Tak wynika przynajmniej z comiesięcznej ankiety PMI, która została przeprowadzona. I jest to, słuchajcie, najgorszy odczyt od 34 miesięcy. Czyli od pandemii. Tutaj spodziewaliśmy się odczytu rzędu 46 punktów, natomiast za sierpień, natomiast okazało się, że było 43,9. I mówimy tutaj o sektorze usług. Najgorszy wynik mieliśmy w listopadzie 2020 roku. Tam było 38 punktów. Ale wtedy mieliśmy lockdown wywołany właśnie COVID-em. Wygląda na to, że wrzesień będzie następnym miesiącem z rzędu, kiedy ta liczba będzie się znajdowała poniżej poziomu 50%, która wskazuje, czyli wszystko, co jest poniżej 50, wskazuje na pewną recesję i brak aktywności gospodarczej, kurczenie się tej gospodarki. Przypominam, że to są wskaźniki związane z ankietowaniem menadżerów, więc nie do końca byśmy się na nich zupełnie opierali. No niemniej, no nie są to dobre dane, bo przypomnijmy, że wskaźnik PMI dla przemysłu już mamy we wrześniu, mamy tutaj odczyt 43,6 i to jest znacznie mniej niż zakładana prognoza, tak? I znacznie mniej niż odczyt sierpniowy, tak? Gdzie mieliśmy 46 punktów. I jeżeli popatrzymy na taką łączną, sierpniową, złożoną wartość tego, bo często się podaje właśnie tą złożoną wartość dla przemysłu, jak i usług, no to tutaj również mamy 43,5 punkta wobec 46 punktów za poprzedni miesiąc. Równie źle wygląda sytuacja w Niemczech, chociaż może lepiej. A więc spójrzmy. Jeżeli chodzi o indeks złożony, to we wrześniu mieliśmy odczyt 46,2. W porównaniu z sierpniem, kiedy było 44,6, prognozy jednak były wyższe, bo mówiło o 47 punktach. Najgorsza, słuchajcie, sytuacja jest cały czas, jeżeli chodzi o niemiecki przemysł. Co prawda mamy poprawę, ale ta poprawa jest nieznaczna, bo wskaźnik PMI dla przemysłu wyniósł 39,8, no i poprawa jest 39,1 w sierpniu. No, fatalne informacje, no również te informacje, jeżeli chodzi o te wskaźniki w jakimś tam stopniu, mogą, choć nie muszą, przełożyć się na polską gospodarkę. Ja może dodam, że polska gospodarka ma odczyty w okolicach chyba 43, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, tylko tak jak mówię, wiesz, to jest taki wskaźnik, który opiera się na ankietach i w jednym kraju tak. Ktoś może bardziej subiektywnie odczuwać, że jest gorzej, w innym trochę inaczej. Bardziej patrzyłbym na trend, no na ten moment wygląda jakby troszkę w Niemczech coś dgnęło, ku lepszemu, ale bardzo, bardzo troszkę, a we Francji pogarsza się sytuacja. Tak, ale ogólnie cała strefa euro, sprawdzałem, to wszyscy w okolicach tam 40 paru, chyba nikogo powyżej 50 nie było, więc to... No tak, no tu należałoby się spodziewać, że te odczyty potem PKB, czy dane eksportowe i również importowe, no będą to pokazywać. A ponieważ mamy globalną gospodarkę, może się okazać, że te wskaźniki, które były z Chin, ich optymizm może być przedwczesny. No tak. Zobaczymy na dane eksportowe chińskie, bo ja tu obstawiam, że niestety będą spadki.
Dobra, skończyłeś swój Skończyłem. ten? Skończyłeś. No to ja mam jeszcze jeden ciekawy news moim zdaniem. Słuchajcie, Korea Południowa znalazła się w samym środku wojny chipowej między USA a Chinami. I teraz tak, Korea ogłosiła w piątek, że skierowała prośbę do Stanów Zjednoczonych w celu rozwiązania niepewności związanej z amerykańską kontrolą eksportu w sektorze chipów oraz dotacjami na inwestycje w tej dziedzinie. Już tłumaczę, o co chodzi. Minister przemysłu Korei Południowej spotkał się w piątek w Seulu z wiceministrem do spraw handlu Stanów Zjednoczonych. Ma to spotkanie na celu, bo co ma na celu? Przed wygaśnięciem w przyszłym miesiącu rocznego zwolnienia dla firm Samsung Electronics oraz SK Hynix w zakresie importu do USA sprzętu wykorzystywanego do produkcji chipów w Chinach, bo te dwie fabryki mają w Chinach, te dwie firmy mają swoje fabryki w Chinach, no i po prostu tam Stany Zjednoczone mogą coś namieszać. To zwolnienie pozwalało tym firmom dostarczać sprzęt do swoich chińskich zakładów produkcyjnych bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań licencyjnych. Niemniej Stany Zjednoczone nie ogłosiły jeszcze, czy i w jaki sposób zwolnienie zostanie przedłużone po jego wygaśnięciu, a wygaśnięcie będzie już w październiku. Nie przedstawiły też żadnych warunków, które mogłyby wpłynąć na dalsze plany produkcyjne tych firm w Chinach. Więc jest to taka dosyć sprawa na ostrzu noża, a terminy gonią. Minister koreański zwrócił się do Departamentu Handlu o aktywną współpracę w celu rozwiązania tego problemu. I informacja dla Was. Samsung Electronic produkuje pamięci flash NAND w chińskim Xi'an, natomiast SK Hynix wytwarza chipy DRAM w Wuxi i pamięci NAND flash w Dalian. Obie firmy kontrolują na koniec czerwca niemal 70% całego rynku pamięci DRAM oraz 50% rynku NAND flash zgodnie z danymi TrendForce. Czyli tu mamy dwa wielkie molochy, które w tym momencie muszą prosić Stany Zjednoczone o tak jakby przedłużenia pozwolenia na swoją działalność w Chinach. Dobrze to rozumiem, Paweł? Chyba tak. Więc myślę, że dosyć ciekawa informacja. I teraz przejdźmy do informacji, która była na naszym obrazku jako wiadomość dnia. Paweł, oddaję Ci głos. Słuchajcie, no mamy kolejne zniknięcie, kolejny minister znika w Chinach. Zniknięcie chińskiego ministra, tym razem obrony, Li Shangfu, jest badane pod kątem korupcji. Tak dowiadujemy się z najnowszych informacji gazety i portalu Reuters. I w tym momencie, słuchajcie, jest to kolejne zniknięcie ministra. Przypomnijmy, że obecny minister to jest publiczna twarz chińskiego wojska jako ministra obrony i obecny minister ostatnio widziany był w Pekinie 29 sierpnia, gdy wygłaszał przemówienie na Forum Bezpieczeństwa z Narodami Afrykańskimi. Wcześniej w tym samym miesiącu, to pamiętamy, ponieważ o tym mówiliśmy, odwiedził Rosję i Białoruś. Natomiast po jego powrocie otworzyło się i rozpoczęło się śledztwo dotyczące korupcji. No i to śledztwo trwa, natomiast sam minister zniknął. Do 3 września jego ministerstwo odwołało podróż do Wietnamu na doroczne spotkanie obronne zaplanowane na 7-8 września, powołując się na względy zdrowotne. A przypomnijmy, że... Ale to czekaj, Paweł, zanim zrobisz przypomnienie. Chcesz mi powiedzieć, że on pojechał do Rosji i Białorusi, wrócił i mu powiedzieli korupcja, czyli co, wziął w łapę w Rosji albo na Białorusi? Nie wiem tego, wiesz, nie wiemy, szczerze powiedziawszy. Okay. Mamy tylko informację, że działa Komisja Kontroli Dyscyplinarnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej,
I tutaj jest prowadzona sprawa w stosunku do niego dotycząca korupcji i nielojalności politycznej. I taki mniej więcej dostaliśmy komunikat organu nadzorującego. Tak, i oni tam znikają. Ostatnio jest czarna seria, nie? Jest czarna seria, bo wcześniej, tak jak pamiętacie, zniknął minister spraw zagranicznych, Quinn Gang. Jeżeli chodzi o Quinna, to był dosyć znana. Tam były takie chyba oskarżenia, że on zniknął z jakąś kobietą. Natomiast był to zaufany doradca prezydenta Xi i był wysłannikiem do Stanów Zjednoczonych. Ale chyba też z rosyjskim się spotkał tuż przed zniknięciem. Też się spotkał. Tak. Ostatni raz był widziany 25 czerwca na spotkaniu w Pekinie ze swoimi odpowiednikami z krajów takich jak Rosja i Wietnam. Mhm. Tutaj chińska prasa pisze o tym, że miał romans pozamałżeński, gdy był ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj też są jakieś, były na początku takie informacje, że on gdzieś właśnie uciekł z tą swoją nową, nie wiem, to kochanką chyba tak trzeba by to nazwać, czy konkubiną, nie wiem. Ale to nie jest jedyny minister, bo rok temu, słuchajcie, zniknął minister przemysłu, który kierował Ministerstwem Przemysłu i Technologii Informacyjnej Xiao Huaqing. I on w lipcu ubiegłego roku zniknął. Na 3 tygodnie później media państwowe poinformowały, że jest prowadzone śledztwo pod kątem korupcji. Również rok temu zaginął generał wojskowy, 60-letni Li Yuhao, który w styczniu, akurat w styczniu, nie w lipcu ubiegłego roku, został odpowiedzialny za chińskie pociski konwencjonalne i nuklearne, a w lipcu tego roku Pekin ogłosił zmianę przywództwa w siłach rakietowych i zastąpił Li generałem marynarki wojennej, odwracając uwagę od zwykłej praktyki wybierania kogoś z tej samej formacji jako dowódcę. Okej, czyli w Rosji wypadają z okien, a w Chinach tak, się tak. Rozpływają w powietrzu. Rozpływają się w powietrzu, tak wiesz, po chińsku, tak. Aha, okej. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dosyć bycie ministrem, tak jak widzisz, w Chinach to jest niebezpieczne zajęcie, więc odradzamy. Mm-hmm. Tak, ogólnie odradzamy. Po co? Dajcie sobie ogólnie spokój. Bycie ministrem, to nie. Odradzamy. W żadnym kraju chyba. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękujemy. Do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.